degustacji. Tym razem mam piwo kolaboracyjne, angielskie, z browaru Vibrant Forest Brewery, który współpracował z Elusive Brewing. Piwo się nazywa Acidulous i jest kwaśny pale ale, sour pale ale. Tu nic nie piszą, szczerze mówiąc. 5% alkoholu. W składnikach woda, słód jęczmienny, pszenica, chmiele i drożdże, czyli też nic ciekawego. Kapsel, no, naprawdę bardzo ładny, z logiem browaru, takie drzewko, które tutaj widzicie też. Tu już mam nalane, jak widzicie jest mętne, raczej takie słomkowe w kolorze, bez piany, ale to jest nalane z dna butelki. Tu mam nalane z początku butelki, jest prawie klarowne, jest duża różnica. Także, wiecie co, ja może będę robił sobie takie porównania klarownego i z drożdżami. Tu jeszcze dodam trochę drożdży. Same drożdże teraz. Dobrze. Czyli to mamy. Co warować? Nie. Wszystko było. Czyli tak. Dużo cytrusowych zestawów. Limonka, cytryna, grejpfrut. Gdzieś tam w oddali taki może lekko ziołowy akcent, ale naprawdę daleko. Natomiast co jeszcze do tego dodaję, czuć kwaśność rzeczywiście. Takie białe wytrawne wino. Troszeczkę. Także ładnie to jest. Ładnie skomponowany bukiet, bardzo, bardzo fajny. Oczywiście od razu wiadomo, że jest to piwo kwaśne. Spróbuję. Wytrawne. Bym powiedział średnie ciało, może idące do lekkiego, ale chyba średnie. Od razu jestem taka kwaśność, ale ona nie jest bardzo kwaśne. Raczej jest takie ściągające, w tym sensie kwaśne ściągające. Od razu czuć takie nuty właśnie cytrusowe, limonka, tak jak powiedziałem, w aromacie, tak samo jest w smaku, i dochodzi grejpfrut, szczególnie w goryczce. Goryczka jest bardzo grejpfrutowa. Wysokie nasycenie, mimo że nie ma w ogóle piany, ale naprawdę jest wysokie nasycenie. Powoduje to, że tworzy się taka bujna piana w ustach i sprawia to wrażenie, że piwo staje się takie, jakby to powiedzieć, kremowe. Bardzo fajne uczucie. Fajna goryczka. Nie jest bardzo wysoka, ale właśnie przyjemna taka. Grejpfrutowa, nawet bym powiedział właśnie ten zest grejpfrutowy. No. No bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Lekko kwaskowe. Pale ale. Oczywiście jest jeszcze ta pszenica wyczuwalna w teksturze. Właśnie taka lekko ziarnista jest. No, przyjemne. I takie właśnie wytrawne, białe wino. Tak, na początku jak nalałem, to rzeczywiście jest to ciało lżejsze. Tutaj drożdże dodają sporo ciała. To jest bardziej jak wino. To już bardziej czuć jakby właśnie piwo. Cięższe ciało jest. Bardzo fajne, jeżeli to możecie, spróbujcie. Bardzo fajna rzecz. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. No i Wasze zdrowie. Cheers.